Cześć! Ostatnio pokazywałam Wam, jak zrobić warkocz pull-through, czyli warkocz przekładany, który cieszy się ogromną popularnością, jest teraz mega modny, jest świetny dla cienkich włosów, bo dodaje super objętości, ale nie tylko, wygląda też świetnie na grubych włosach oczywiście. I dzisiaj chciałam Wam pokazać kolejny poziom, jeśli chodzi o ten warkocz, jest to również pull-through braid, ale jest to warkocz w wersji 3D, czyli troszeczkę trudniejszy niż oryginalny pull-through, ale jeszcze bardziej efektowny, jeszcze bardziej objętościowy i po prostu mega. Także zobaczcie, spróbujcie. Jeśli będzie dla Was za trudny, zacznijcie od klasycznego pull-through i jedziemy. Zaczynamy od związania włosów z czubka głowy w kucyka. Ja już to zrobiłam. Podpinam sobie tego kucyka na chwilę do góry i tuż poniżej robię kolejnego kucyka. I teraz jedziemy dalej. Kucyka z góry dzielimy na trzy równe części, mniej więcej równe. A kucyka z dołu dzielimy na dwie części. I środkową część górnego kucyka przekładamy pomiędzy dwoma częściami dolnego. Tak? I teraz dolny kucyk podpinamy sobie znowu na chwilę. Końcówki górnego związujemy razem z kolejną częścią włosów w następny kucyk. Jeśli nie ćwiczyłyście do tej pory klasycznego pull-through braid, odsyłam Was do tego tutorialu. Zacznijcie sobie od tego poziomu łatwiejszego, a potem przejdźcie do opcji 3D. Zasada jest generalnie w obu warkoczach ta sama, różnią się tylko tym, że pasma kucyków dzielimy przed związaniem. Mamy teraz znowu dwa kucyki, górny i dolny. Górny, który składa się z tych dwóch części, które przełożyłyśmy wcześniej, nieważne, te części zapomnijcie o nich. Dzielimy go teraz na trzy części. I tak samo środkową część przekładamy pomiędzy połówkami dolnego kucyka. Czyli ten górny kucyk podzieliliśmy na 3, dolny dzielimy na 2, na pół. I środkowe pasmo górnego kucyka przekładamy pomiędzy pasmami dolnego. A skrajne pasma po bokach, tak jak w klasycznym pull-through. Ok, i teraz ten kucyk sobie podpinamy. Ten dolny kucyk podpinamy sobie u góry. A ten z góry łapiemy, dobieramy do niego włosy i związujemy w kolejny kucyk poniżej. I cały czas powtarzamy to samo. Kucyk, który jest wyżej, dzielimy na trzy części. Kucyk, który jest niżej, dzielimy na pół, na dwie części. I środkowe pasmo górnego kucyka przekładamy pomiędzy pasmami dolnego, a skrajne pasma przekładamy po bokach i związujemy je poniżej w kolejnego kucyka z dobranymi włosami. Starczy nam jeszcze na jednego kucyka, więc znowu górny kucyk dzielimy na trzy części. Dolny dzielimy na dwie. I środkową część górnego przekładamy pomiędzy częściami dolnego i dwie boczne po bokach. Na razie ten warkocz nie wygląda jeszcze zbyt efektownie, dlatego teraz
musimy dodać mu objętości, rozciągając wszystkie pasma na boki. Tak jak to zawsze robimy w tutorialach warkoczowych. Wyciągamy sobie, jak najbardziej się da, poszczególne pasma. I teraz widzicie, czym różni się ten warkocz od klasycznego pull-through. On jest nie tylko szeroki, ale jest też bardzo wypukły. Jest właśnie 3D, jest bardzo objętościowy pod każdym kątem. I kiedy nie mamy już włosów do dobierania, możemy sobie cały czas w ten sam sposób kontynuować. Czyli górnego kucyka dzielimy na 3, dolnego na 2 i przekładamy cały czas w ten sam sposób. I teraz możemy rozciągać. Jeśli będziecie rozciągać na bieżąco, już podczas zaplatania, będzie to o wiele prostsze. I co, udało Wam się zrobić tą wersję warkocza za pierwszym razem? Jestem bardzo ciekawa, bo on jest dosyć skomplikowany, więc dajcie znać, jak Wam poszło. No i oczywiście, jeśli podobał Wam się ten tutorial, zachęcam Was do zasubskrybowania kanału. Zapraszam Was też na mojego Instagrama i Facebooka, do których linki znajdziecie na dole w opisie filmiku. I tyle. Już niedługo wracam do Was z kolejną fryzurą. Pa!